Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Szymon Jarosiński. Witam wszystkich serdecznie w imieniu zespołu projektowego Drążenie Miasta 2022 o podtytule Ziemia oraz w imieniu Muzeum Krakowa, którego jestem pracownikiem. Jest to pierwszy z tegorocznych wykładów, a w tym roku tematem przewodnim święta jest żywioł ziemi. Wprowadziliśmy pewne nowum w tym roku. W holu Pałacu Krzysztofory można obejrzeć wystawę fotografii Jurka Łobazy, jednego z naszych pracowników, o tytule Ziemia, do czego gorąco zachęcamy przy okazji wizyty w Krzysztoforach na nowo otwartej wystawie Kraków od początku bez końca. Wystawa potrwa do 1 lutego. No i w tym roku czeka nas, oprócz dzisiejszego wykładu, który jeszcze zapowiemy osobno, 18 stycznia będzie wykład na temat trzęsień ziemi w dawnym Krakowie, wygłoszony przez panią Katarzynę Matusik-Niewicką. Oczywiście nie może zabraknąć stałego elementu drążenia miasta, czyli wykładu pana Mariusza Meusa, na miarę Krakowa, czyli miasto okiem geodety. 1 lutego będziemy mieli wykład naszego pracownika, pani Katarzyny Moskal z krakowskiej gliny, czyli rzecz o garncarzach i ich wyrobach. W tą sobotę zapraszamy osoby zapisane na wizytę w Muzeum Geologicznym Polskiej Akademii Nauk. A kiedy pandemia, obostrzenia oraz aura pozwolą, zaprosimy dzieciaki, przede wszystkim dzieciaki, w każdym wieku dzieciaki, te stare już też, na warsztaty ceramiczne Zrób sobie konika, prowadzone przez Magdalenę Szuster z pracowni No to pięknie, oraz spacer edukacyjny Krakowskie Ogrody i Parki, prowadzony przez naszego pracownika Annę Warzechę. A dziś inauguracyjnie posłuchamy wykładu Ziemia, żywioł Saturna, opowieść o melancholii i nie tylko, pani Magdaleny Łanuszki, którą witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Magdalena, znana już zresztą na gruncie drążenia miasta, jest doktorem historii sztuki, mediewistką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzatorką wiedzy, uczestniczką wielu projektów badawczych, współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytucjami kultury, mediami jak Tygodnik Powszechny czy Radio Kraków, jest administratorem serwisu Art and Heritage in Central Europe oraz redaktorem lokalnym Richa Journal. Zajmuje się także digitalizacją, co też mi jest bliskie, bo jako student wielokrotnie w digitalizacji uczestniczyłem jako siła robocza. Najbardziej jest znana jako autorka bloga Poszukiwania i podcastu Sztuka Powszechnie Nieznana i mam niezwykłą przyjemność oddać pani Magdalenie głos w dniu dzisiejszym. Pytania prosimy zadawać w komentarzach pod postem. Zostaną dostarczone prelegentce i pod koniec wykładu będzie chwila na dyskusję. Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że już mnie chyba widać, tak? No rzeczywiście, już nie pierwszy raz, ale kolejny mam wielką przyjemność spotkać się z Państwem w ramach cyklu Drążenie Miasta i w ramach tych kolejnych opowieści o żywiołach. No i po raz drugi już, bo w zeszłym roku też spotkaliśmy się wirtualnie, spotykam się z Państwem no, na odległość, bardzo na odległość, ponieważ akurat przebywam w Czechach, ale jest mi niezwykle miło, że mogę tutaj poprzez Facebook z Państwem o tej ziemi tym razem porozmawiać. Zresztą oczywiście wykład później będzie też zapewne, tak jak zeszłoroczny, dostępny również na YouTubie, więc to nagranie gdzieś tam sobie pozostanie. Ja przyznam, że jak usłyszałam, że tematem będzie ziemia w tym roku, no to oczywiście to jest temat, który daje gigantyczne możliwości, jeśli chodzi o opowiadanie o sztuce, bo z ziemią bardzo wiele rzeczy jest związanych. Ale tak się składa, że ostatnio troszkę też siedziałam w takiej tematyce astrologiczno-zodiakalnej
co też wiązało się z żywiołami w kulturze antycznej, w kulturze średniowiecznej i potem w czasach nowożytnych. I stąd pomyślałam, że od tej strony ugryzę właśnie ten wyjątkowy temat, a więc niby będzie o ziemi, znaczy nie niby, no będzie o ziemi, ale będzie też troszeczkę z rzutem oka na niebo, bo planety i zodiak w tym kontekście ziemi też nam się pojawią. Ziemia, zaraz tutaj przepraszam, o, zmienił się slajd, okej. Zaczęłam od takiego slajdu, no z cytatem biblijnym, ponieważ przedstawienia ziemi w sztuce średniowiecznej bardzo często wiążą się po prostu z przedstawieniami stworzenia tejże ziemi, a więc sięgamy do biblijnej Księgi Rodzaju. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie dla siebie po wszystkie dni swego życia. W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Usłyszał człowiek od Boga po tym, kiedy popełnił grzech i został wygoniony z raju. To jest niezwykle ważne, dlatego że z jednej strony zaczynamy w ogóle historię wszechświata od stworzenia ziemi i to właśnie z ziemi według Biblii miał być stworzony, ulepiony człowiek. A potem w wyniku grzechu ta kara, która spadła na człowieka, to jest oczywiście śmierć, która ma spowodować powrót do ziemi. A po drodze, pomiędzy, w czasie tego życia na tej ziemi, jeszcze w dodatku musimy pracować w pocie czoła, aby zdobywać pożywienie. I oczywiście w realiach no, średniowiecznych przede wszystkim to było przedstawiane w kontekście oczywiście prac rolniczych. To było właśnie to zdobywanie pożywienia w pocie oblicza, więc gdzieś tam ten wątek ziemi bardzo pierwotnie nam się osadza w kontekście biblijnym i teologicznym. To jest bardzo wspaniała miniatura, która przedstawia cały ciąg, najpierw grzech pierworodny, potem konfrontację Adama i Ewy z Bogiem, wyrzucenie ich z raju. Miniatura z bardzo bogatych godzinek księcia de Berry. To nie jest ostatnia dzisiaj miniatura z tego rękopisu, więc jeszcze będzie nam się to pojawiało. Generalnie muszę powiedzieć, jak na naprawdę olbrzymią ilość przedstawień stworzenia człowieka w sztuce średniowiecznej, zarówno w rękopisach Biblii, jak i w różnych cyklach stworzenia świata, w mozaikach, freskach, witrażach, w malowanych ołtarzach, stosunkowo rzadko tak naprawdę, i to raczej w sztuce wcześniejszej, zdarza się takie stricte przedstawienie rzeczywiście fizycznego lepienia przez Boga człowieka z ziemi. Częściej w sztuce średniowiecznej przedstawiano moment, kiedy Bóg tchnie życie w człowieka. To jest też rozumiane jako właśnie nadanie człowiekowi duszy. I bardzo często w takich bardziej skróconych cyklach stworzenia świata, stworzenie człowieka było przedstawiane raczej pod postacią sceny już stworzenia Ewy, czyli wyciągnięcia żebra z Adama i w ten sposób miała powstać Ewa. Natomiast owszem, zwłaszcza we wczesnych, tutaj macie Państwo przykład Biblii, która jest z IX wieku, obok Biblia z początków wieku XII, tu mamy rzeczywiście ukazanego Boga, który po prostu wykonuje fizyczną pracę ulepienia tego człowieka z ziemi, więc z gliny. To jest właśnie taki ten pierwotny moment, który definiuje, że człowiek z ziemią jest od samego początku związany, od początku i do końca, ponieważ z ziemi powstał i prochy jego do ziemi powrócą. Tutaj jeszcze mam takie przedstawienie, no właśnie,
Mówiłam, że to głównie we wczesnych średniowiecznych cyklach mamy takie stworzenie, gdzie jest lepiony człowiek z ziemi. A tu mam bardzo ciekawy przykład zupełnie późny, bo już datowany po połowie XV wieku. To jest akurat bogato iluminowany Stary Testament niemiecki, dekorowany, to jest oczywiście początek i Księga Rodzaju. I widzicie tutaj Państwo na dole, w dolnej części karty, cały cykl takich medalionów, które pokazują kolejne etapy stworzenia świata przez Boga. No i na końcu widzicie, może nie tyle, że Bóg tego człowieka lepi z ziemi, ile on go z tej ziemi wyciąga. No i jednocześnie ten gest błogosławieństwa jest właśnie gestem tchnięcia duszy, ożywienia tego wyciągniętego, wydobytego z ziemi człowieka. Całe przedstawienie ziemi funkcjonowało najczęściej jako po prostu przedstawienie świata. Najczęściej w formie takiej kuli, gdzie w ogóle cały wszechświat ukazywano jako kulę, jako sferę. I tak naprawdę średniowieczne koncepcje tego, jak wygląda wszechświat, opierały się na pismach starożytnych oczywiście Arystotelesa i Ptolomeusza. Zakładano oczywiście, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, natomiast wszystko inne krąży dookoła Ziemi. Oczywiście elementem tego całego procesu był też czas. Ja do czasu, do koncepcji czasu dzisiaj również w tym wykładzie będę nawiązywać. I bardzo często ukazywano Boga jako architekta, który jest takim projektantem ziemi, który tworzy tę ziemię zgodnie z matematycznymi, idealnymi zasadami. Od razu też pozwolę sobie tutaj zaznaczyć, że wbrew czasami takim może krążącym stereotypom, jakoby w średniowieczu do materialności i cielesności podchodzono negatywnie, trzeba powiedzieć, że średniowiecze zakładało, że ziemia i co za tym idzie wszystko na ziemi stworzone, a więc także człowiek i także cała koncepcja właśnie życia i cielesności, nie może być zła, ponieważ wszystko, co zostało stworzone przez Boga, no jak mówi Biblia, Bóg widział, że to, co zrobił, było dobre. I ukazywanie Boga jako tworzącego ziemię, takiego właśnie architekta, projektanta, matematyka, też miało podkreślić, że ta ziemia i cały ten wszechświat były bardzo przemyślane i właśnie zrobione przez Boga absolutnie dobrze. Tutaj jeszcze pomyślałam od razu, że też zaznaczę, to jest taki troszeczkę może osobny temat, ale w średniowieczu zakładano oczywiście, że ziemia pełna jest bardzo być może dziwnych i tajemniczych miejsc oraz postaci. Wierzono, że gdzieś daleko żyją dziwne istoty, że żyją różne potwory, ale to wszystko mieściło się w ramach tego, co zostało stworzone przez Boga, więc musi być dobre, nawet jeśli jest straszne. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest wspaniały romański tympanon z kościoła świętej Marii Magdaleny w Wezle, który przedstawia rozesłanie apostołów, czyli to jest moment, kiedy Chrystus rozsyła stąd ten gest taki z szeroko rozłożonymi rękami, on czyni gest rozesłania apostołów na całą ziemię, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. No i ta cała ziemia została zilustrowana poprzez przedstawienia dookoła. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, ja tutaj powiększyłam dwa fragmenty tego tympanonu. Z jednej strony mamy przedstawienia znaków zodiaku i tak zwanych prac miesięcy. Ja zaraz będę o tym mówić, bo to się właśnie wiąże z koncepcją też ziemi w
pewnym cyklu rocznym i w kontekście szerszym astronomicznym. A po drugie, mamy przedstawienie wszystkich ludów Ziemi, do których ci apostołowie mają nieść tę dobrą nowinę. I w tym są także te ludy mityczne. Tu na przykład Państwo widzicie w prawej górnej części ludzi o gigantycznych uszach, o uszach niczym słonie, no bo wierzono, że gdzieś tam żyją tacy ludzie, żyją ludzie, którzy mają jedną nogę, na której podskakują, żyją ludzie, którzy nie mają głowy, tylko mają twarz na klatce piersiowej, no różne fajne takie stworzenia miały Ziemię zamieszkiwać i wszystko to miało być elementem doskonałego Bożego planu i stworzenia. No właśnie, i tutaj przechodzimy do kwestii tego czasu, koncepcji czasu jako przedstawienia 12 miesięcy pod postacią tak zwanych prac miesięcy. To jeżeli myślimy o Ziemi w kategoriach właśnie uprawy, jakichś prac rolniczych i też w kategoriach no, przyrody, która się zmienia cyklicznie w ciągu roku i ma ten swój cykl obumierania, a potem rozkwitania na wiosnę od nowa, no to najbardziej to było analizowane, można powiedzieć, właśnie w przedstawieniach cykli miesięcy, tak zwanych prac miesięcy. Mówi się tak zwane prace miesięcy, tak naprawdę to nawet niekoniecznie są prace. To są, raczej bym powiedziała, ludzkie aktywności. To też jest następna sprawa, że taki obraz roku i obraz Ziemi, żeby był całościowy i kompletny, musiał w zasadzie zawierać przedstawienia aktywności wszystkich ludzi, w sensie różnych osób z różnych warstw społecznych. No więc mamy chłopów pracujących w polu i mamy arystokratów, którzy no, często są ukazywani, jak spędzają czas raczej na rozrywkach, trudno to nazwać pracami. Ale ten cykl rzeczywiście był dosyć twardo ustalony i był niezwykle popularny przez całe średniowiecze. Praktycznie występował przez kolejne stulecia w dekoracjach rzeźbiarskich, w witrażach, we freskach, no i bardzo często również w rękopisach, szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakimś rękopisem, który zaczyna się od kalendarza liturgicznego, a to wszystkie psalterze i później modlitewniki zaczynały się właśnie od kalendarza liturgicznego i w związku z tym kolejne miesiące były właśnie przedstawiane za pomocą tych prac tak zwanych miesięcy. Ja powiem Państwu też tak, bo ja nie chcę się powtarzać. Ja kiedyś opowiadałam o przedstawieniach czasu i o przedstawieniach tych prac miesięcy. Nie chcę tutaj w związku z tym po kolei tego analizować, ponieważ tamten mój wykład też jest na YouTubie dostępny. Tak samo zresztą jak jest zeszłoroczny wykład z tego cyklu drążenia miasta, który to Państwo pewnie wiecie, tak jak mój blog się nazywa Poszukiwania, to kanał na YouTubie również i tam jest playlista z wykładami. Ale tak w największym skrócie tylko, mówię, żeby się nie powtarzać, ale tutaj w tym kontekście Ziemi podsumować, no to widzicie Państwo listę miesięcy z tymi tak zwanymi pracami. W styczniu mamy ucztę, no, czy uczta to jest praca? No pewnie dla tych, co podają, to tak, to jest praca, ale bohaterem uczty jest ten, kto je i pije. W lutym mamy grzanie się przy ogniu, a potem od marca zaczynają się przedstawienia prac w polu. Bardzo często jakieś pierwsze kopanie, przekopywanie ziemi, albo pierwsze prace w winnicach, przycinanie krzewów, przycinanie gałązek też się tutaj zdarza. W kwietniu mamy oczywiście związek z kwiatami, zbieranie kwiatów, w maju jakieś tam towarzystwo, które w ogrodach się przechadza i romansuje, a na lato potem wracają te przedstawienia ciężkiej pracy, czyli sianokosy, żniwa, młocka, później winobranie, później orka albo siew,
To wszystko zajmowało te miesiące letnie i jesienne. W listopadzie najczęściej mamy tuczenie świń, a w grudniu następuje świniobicie oczywiście przed świętami. I to są te cykle tak zwanych prac miesięcy. To są najczęściej najciekawsze przykłady, jeśli chcemy poszukiwać średniowiecznych, takich rodzajowych przedstawień, jakie były narzędzia, jak się pracowało w polu, to właśnie najlepiej sięgać do kalendarzy i tam się takie rzeczy właśnie znajdą. I teraz ja jeszcze za chwileczkę do kalendarzy wrócę, ale idąc dalej, tym trzymając się też kwestii nie tylko zodiaku, ale i żywiołów, bo przecież to żywioły są tutaj naszym głównym tematem tego cyklu. Żywioły w V wieku przed naszą erą opisał Empedokles i te cztery żywioły, ogień, powietrze, woda i ziemia, były określane czterema naprzemiennie po dwa ułożonymi takimi, czterema takimi cechami ułożonymi tak, żeby się nie powtarzało. A zatem chodzi o to, że każdy żywioł może być albo gorący, albo zimny i po drugie może być albo suchy, albo wilgotny. I tak, ogień jest gorący i suchy, powietrze jest gorące i wilgotne, woda jest zimna i wilgotna, a nasza ziemia, która nas dzisiaj interesuje, była określana jako zimna i sucha. I to jest niesłychanie ważne, ponieważ to nam pozwala przejść do zagadnienia temperamentów, z których każdy również był wiązany z określonym żywiołem. Państwo już wiecie z tematu tego wykładu, że będzie o melancholii, chociaż, jak to zaznaczyłam, nie tylko o melancholii, ale tak, rzeczywiście z ziemią związany jest żywioł melancholiczny. Temperament. Z żywiołem ziemi jest związany temperament melancholiczny. Teoria temperamentów polegała na tym, że uważano, że są cztery temperamenty, które wynikają z tego, jaką mamy przewagę, jakiego płynu mamy w organizmie. Wierzono, że są cztery płyny: żółć, krew, tak zwana czarna żółć, nie do końca wiadomo na pewno, co starożytni mieli na myśli, być może jakąś tam taką ciemną krew ze śledziony, w każdym razie jest to tak zwana czarna żółć, oraz czwarty płyn to flegma. No i teraz zakładano, że oczywiście w ogóle najlepiej by było, żeby była równowaga. To jest podstawa wszystkich antycznych teorii, też medycznych, że każda choroba bierze się z jakiegoś zaburzenia równowagi. Jakby człowiek miał wszystko w równowadze, to byłby po prostu cały czas zdrowy. Ale również temperamenty wynikają z tego, że mamy przyrodzoną przewagę czegoś, no i się mówi trudno. To coś wpływa na to, nie tylko jacy jesteśmy, bo temperamenty się wiążą z charakterem, ale wpływa na przykład na to, do jakich chorób mamy tendencję. No, uważano, że przykładowo jakiś tam udar albo zawał to jest coś, co najczęściej przytrafia się cholerykom. Choleryczny temperament to miał być ten, gdzie była przewaga żółci i żywiołem wiązanym z temperamentem cholerycznym był ogień. Powietrze to był żywioł związany z temperamentem sangwinicznym, a sangwinicy to ci, którzy mają przewagę krwi. Sangwiniczny temperament, można powiedzieć, jest najlepszy, bo sangwinicy są radośni, spokojni, ani się nie denerwują, ani się za bardzo nie dołują. To taki, można powiedzieć, najzdrowszy temperament. Natomiast woda wiązana była z przewagą flegmy i tu mamy wtedy temperament flegmatyczny. No i wreszcie mamy naszą ziemię, która wiąże się z przewagą czarnej żółci i z temperamentem melancholicznym. To jest kolejna miniatura, właśnie mówiłam, że to wróci, że wrócą bardzo bogate godzinki księcia de Berry. Przepiękna miniatura ukazująca tak zwanego człowieka zodiakalnego, ponieważ uważano, że te elementy, które w ciele człowieka
dają jakąś równowagę albo nierównowagę i skutkują na przykład jakimiś temperamentami, są związane z wpływem między innymi planet oraz znaków zodiaku. Więc określone znaki zodiaku miały skutkować, jeżeli się urodziliśmy pod danym znakiem zodiaku, no to mogło też to wpływać na tendencję do tego, jaki będziemy mieli właśnie temperament. No i teraz oczywiście wszystko było cały czas związane jednocześnie z tymi żywiołami. Jeżeli mamy temperamenty powiązane z żywiołami, no to również znaki zodiaku. I teraz to podstawowe połączenie było takie, ponieważ znaków zodiaku mamy 12, a żywioły są 4, no to wypada po 3 znaki zodiaku na każdy żywioł. Z ogniem wiązano znaki barana, lwa i strzelca, z powietrzem bliźnięta, waga i wodnik, z wodą rak, skorpion i ryby, natomiast znakami związanymi z ziemią były najczęściej byk, panna i koziorożec. To jest też tak, że każdy z tych znaków zodiaku, wiem, że mnoży nam się tutaj kolejna warstwa interpretacyjna, każdy z tych znaków zodiaku był połączony z jakąś planetą, no bo wierzono, że mamy planety, które są określone nazwami bóstw antycznych. Do planet również zaliczano wówczas Słońce i Księżyc, to też uważano, że one także krążą wokół Ziemi i także są planetami. No i do tych planet również były przypisane znaki zodiaku. A więc z tych związanych z Ziemią wspomnianych mamy byka, byk, który jako symbol wywodzi się od byka kreteńskiego, który miał być ojcem Minotaura. Natomiast ponieważ w starożytnym Egipcie byka kojarzono z boginią Hathor, która była związana ze szczęściem i z miłością, a jest to także wiosenny znak zodiaku, pamiętajmy o tym, a wiosna to jest ogólnie czas właśnie szczęścia, miłości i rozkwitu, no to rzeczywiście już starożytni Rzymianie znak byka powiązali z boginią Wenus, oczywiście, skoro ma być miłość. Mamy następny znak zodiaku wiązany z ziemią, to jest panna. Panna, która przypada na sierpień, a właściwie przełom sierpień-wrzesień, to jest okres zbiorów i w związku z tym ta panna, która była przedstawiana z kłosem, wiąże się właśnie z plonami ziemi. To jest ten czas, przełom lata i jesieni, kiedy te plony ziemi są najbardziej zbierane i też się nimi możemy najbardziej nacieszyć. Grecy i Rzymianie konstelację panny wiązali z Demeter albo z Prozerpiną, chociaż bywało też połączenie z Parthenos, czyli z Ateną, a to po grecku znaczy dziewica i stąd określenie właśnie Virgo. Panny mówimy panna, ale to chodzi o to, że właśnie dziewica. Z drugiej strony to jest też właśnie tak, że te znaki zodiaku, które mają swoje korzenie antyczne, mitologiczne, postaci, bardzo często były tak naprawdę wiązane z kilkoma różnymi zupełnie postaciami. Dużo kobiet, bogiń było wiązanych właśnie z tym znakiem panny, ale jeśli chodzi o planetę, to znak zodiaku panna jest związany z Merkurym. No i wreszcie trzeci znak zodiaku, który jest związany z Ziemią jako żywiołem, to jest koziorożec. I tutaj jest o tyle ciekawa sprawa, że to jest jedyny z tych trzech, który również jest wiązany z Saturnem, jak widzieliście Państwo po tytule tego mojego dzisiejszego wykładu, będzie właśnie mowa również o Saturnie. Koziorożec to właściwie powinno być przedstawienie pół kozła, pół ryby,
Bo takie było wyobrażenie starożytnych Greków na temat koziorożca. Bożek Pan miał, uciekając przed potworem Tyfonem, przybrać właśnie taką postać, przemienić się w pół kozła, pół rybę. I stąd taki dziwny stwór. No a koza w ogóle, jako zwierzę, była bardzo ważna dla Greków w mitologii greckiej, ponieważ koza miała wykarmić Zeusa samego, no właściwie takiego kluczowego w panteonie greckich bóstw, więc ten koziorożec tutaj też był zapewne trochę z tą kozą Almateą wiązany. Ewentualnie także kojarzono znak koziorożca z Pikusem, który był synem Saturna. I tu właśnie mamy pierwsze nawiązanie do naszego Saturna, który nam jeszcze dzisiaj później rzeczywiście wróci. Powiem Państwu tak, wracając jeszcze do tych kalendarzy i tych prac miesięcy, no nie mogłam sobie odmówić po prostu tego, co jest aktualne na dzisiaj, na teraz, bo jesteśmy w styczniu. I w styczniu, co prawda, mamy wodnika, czyli żaden z tych znaków wiązanych z Ziemią, ale wodnik także był wiązany z Saturnem. Tak jak Państwu mówiłam, styczeń to przedstawienie uczty. Styczeń to jest moment, kiedy się świętuje i w naszych, powiedzmy, realiach chrześcijańskich już dojada się resztki poświąteczne. Bardzo ciekawa sprawa jest taka, że w tych średniowiecznych przedstawieniach uczty wkradło się antyczne bóstwo, które się zwało Janus, który miał mieć dwie twarze i najczęściej go ukazywano, jak jedną twarzą je, a drugą twarzą pije. To jest bóstwo początków i takiego przejścia, bóstwo, które patrzy jednocześnie wstecz i w przód, ponieważ to jest moment zmiany ze starego roku na nowy. Tutaj przykład z rękopisu godzinek wykonanych dla księcia Bedford. To jest rękopis, który znajduje się w British Library w Londynie. Powiem Państwu, że wspaniale digitalizowane są rękopisy z British Library w Londynie, więc akurat te, które tam się znajdują w tej kolekcji, najczęściej można sobie pięknie karta po karcie obejrzeć. No i w tym właśnie rękopisie oprócz wodnika mamy właśnie takiego Janusa. Zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie to on nawet ma nie tyle dwie, ile trzy twarze. Ktoś tu prawdopodobnie próbował pożenić antycznego Boga o dwóch twarzach z jakimś przedstawieniem Trójcy Świętej, bardziej troszkę chrześcijańsko. Wyszło jak wyszło, ale jest to niewątpliwie bardzo, bardzo interesujące. To jest rękopis, który ja właśnie kiedyś w wykładzie poświęconym upływowi czasu omawiałam trochę dokładniej. Natomiast i tam jest dużo właśnie takich w kalendarzu bardzo ciekawych przedstawień. Dzisiaj na potrzeby opowieści na temat przedstawień Ziemi chciałabym tak naprawdę dwa tylko małe fragmenty, które tutaj są na tym kolejnym slajdzie pokazane, Państwu przybliżyć, bo to jest, no ja w ogóle bardzo lubię ten rękopis i te przedstawienia wydają mi się jakieś takie szczególnie interesujące, bo one też są bardzo nietypowe. Takich przedstawień nie znajdziemy w innych rękopisach czy w jakichś takich innych przedstawieniach, cykli miesięcy na przykład, czy dekoracji kalendarzy. Otóż mianowicie na karcie kalendarza poświęconej październikowi mamy przedstawienie, które widzicie Państwo tutaj po lewej stronie. Młoda dziewczyna o pięknych, złocistych, długich włosach obcina sobie te włosy i dookoła w tle widzimy drzewa, które gubią liście. I na tej karcie jest podpis, że to jest przedstawienie ziemi, która pozbawia się swoich ozdób. Chodzi po prostu o to, że w październiku zaczynają
opadać liście, następuje ten moment, kiedy z najpiękniejszego, jesiennego, złocistego, kolorowego takiego wizerunku, powiedzmy, ziemi, nagle ziemia sama to wszystko zrzuca i zamienia te piękne drzewa w takie suche jakieś badyle. Więc zostało to pokazane właśnie pod postacią młodej dziewczyny, która obcina sobie włosy. Po drugiej stronie, po prawej, widzicie Państwo dosyć takie enigmatyczne przedstawienie. To jest no, ewidentnie władca, król, który jest podpisany jako władca świata i 10 królestw zdobytych przez Rzymian. Rzeczywiście uważano, że jakby potęga starożytnego Rzymu polegała na pochłonięciu 10 innych królestw, powiedzmy, starożytnych. Natomiast to, co jest interesujące, bo rzeczywiście za tą postacią tego króla, tego władcy, widzimy krąg, tarczę, która no, zapewne całą ziemię ma symbolizować i ona jest podzielona na 10 części. I z jednej strony, no to jest zapewne te 10 królestw, ale z drugiej strony, zwróćcie Państwo uwagę, że te kolejne części to wyglądają jak właśnie przedstawienia kolejnych etapów wegetacji. Mamy tutaj fragmenty, prawda, gołej ziemi, ziemi chyba zaśnieżonej, fragmenty gdzieś, gdzie są krzewy jeszcze bez liści. Potem dalej jakby zgodnie z ruchem wskazówek zegara przychodzi nam wiosna, przychodzi kwitnienie, potem przychodzą zboża, które są później w snopki związane i wreszcie mamy przedstawienie winogron na krzewach. Więc tak naprawdę, gdyby to nie było 10 części, tylko 12, no to byśmy to po prostu zinterpretowali jako ilustrację tych miesięcy, tego cyklu wegetacyjnego ziemi, który uosabia całość czasu tak naprawdę, bo to o to tutaj chodzi. Ale proszę Państwa, nie zawsze jest tak, że przedstawienia ziemi w tym kontekście wegetacji i prac rolniczych wiązały się tylko i wyłącznie z średniowiecznymi kalendarzami i z tym cyklem prac miesięcy. I tutaj postanowiłam pokazać Państwu inny, bardzo też moim zdaniem ciekawy przykład. Lutrel, psał też Lutrel. To jest fenomenalny rękopis, to jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ on ma ponad 300 iluminowanych kart. Na każdej karcie coś jest, na każdej jest coś innego i szczerze Państwu powiem, na większości tych kart są takie dziwne rzeczy, że no, człowiek się zastanawia, co tam było spożywane w trakcie albo palone w trakcie tworzenia tych dekoracji, no bo są tam bardzo fantazyjne i fantastyczne jakieś potwory, czasami stwory, dziwne przedstawienia. Tu na przykład, nie wiem czy Państwo to dobrze widzicie, bo może to na slajdzie jest troszeczkę za mała reprodukcja, ale jak popatrzycie na lewy margines tej tutaj karty otwartej, to tam na górze jest najpierw postać na koniu, potem poniżej jest pani, która wymiotuje smoka, a jeszcze poniżej jest smok duży, który chyba połyka dziecko. Trudno powiedzieć, no, dziwne rzeczy się tam dzieją. Natomiast to jest psałterz, który psałterz, czyli księga zawierająca psalmy i jeszcze trochę dodatkowych modlitw. Psałterze funkcjonowały w średniowieczu bardzo popularnie jako no, takie modlitewniki dla osób świeckich, zanim wyparły je godzinki. Ten psałterz zamówił Sir Geoffrey Luttrell i stąd gdzieś między 320 a 340 mniej więcej. No i stąd właśnie on jest nazywany psałterzem, Luttrell Psalter, to jest właśnie jego nazwa. Jest to rzeczywiście
fantastyczny rękopis, przechowywany również w British Library w Londynie, więc znowu można sobie go dokładnie obejrzeć. Ale ja dzisiaj nie będę pokazywać Państwu tych najdziwniejszych elementów dekoracji psałterza Luttrell. Tak naprawdę, no to jest chyba temat na osobny wykład, może kiedyś coś takiego sobie zrobimy. Natomiast fascynujące jest to, że na niektórych kartach w dolnej części, przy dolnym marginesie zostały ukazane przedstawienia prac, takich właśnie prac w polu, prac związanych z rolniczych, tak powiedzmy. Tutaj widzicie młockę i to, co jest niezwykle cenne w przypadku psałterza tego właśnie Luttrell i tych przedstawień, to jest fakt, że przy całej takiej umowności tych scen, bo zobaczcie Państwo, że to są postacie dwie, które jakby są zawieszone w pustej przestrzeni, prawda? Tu nie ma jakiejś ziemi, jakiegoś pejzażu w tle. To nie zostało jakoś osadzone w jakiejś tam scenie szerszej, przestrzennej, tylko po prostu jakby wyjęte z kontekstu dwie postacie, które się zajmują młoceniem gdzieś tam w ramach tych prac. Ale jednocześnie w tym akurat przypadku mamy do czynienia z niezwykłą precyzją oddawania zarówno strojów, jak i narzędzi, z których ewidentnie w XIV wieku korzystano. To znaczy ten rękopis jest niewątpliwie jednym z najlepszych źródeł dla rekonstruktorów. Jeśli chcielibyście Państwo się pobawić w odtwarzanie, czy to ubrań, krojów ubrań, czy właśnie narzędzi używanych w pierwszej połowie XIV wieku, no to jest absolutnie znakomite źródło. Tutaj na przykład mamy dwie sceny. Jedna to jest orka, a druga to jest bronowanie ziemi. I znowu zobaczcie Państwo, jaka precyzja w... No właściwie moglibyśmy zrekonstruować te narzędzia i to tak całkiem porządnie. Tutaj mamy woły, tutaj mamy konika i jeszcze do tego ten kontekst dodatkowy, że na przykład właśnie trzeba przy tych pracach w polu, które są przygotowaniem ziemi, a potem sianiem, bo to o to chodzi, zdążamy w kierunku siewu, trzeba jeszcze zadbać o to, żeby pogonić ptaki. I tutaj jeden pan, prawda, zajmuje się koniem, a drugi w tym czasie z procy takiej sznurkowej kamieniami odgania ptaki. Zresztą ewidentnie do tego też mógł służyć pies. W kolejnych przedstawieniach widzicie, właśnie tu jest siew. No i pan nie ma towarzysza, który by mógł te ptaki odganiać, a ptaki są agresywne ewidentnie. Tutaj jeden widać, że już się do wora z ziarnem dobiera. No ale przynajmniej mamy psa, puszczamy psa. Świetny zresztą ten pies jest, uwielbiam tego psa z tego marginesu dolnego właśnie z tego psałterza i to pies nam tutaj te ptaki pogoni. Dalej widzicie zbieranie, wiązanie zboża w snopki. Zwróćcie Państwo uwagę na fenomenalne detale, że to się robi w rękawicach. I tutaj jeden pan na pierwszym planie zdjął te rękawice i sobie zatknął za pasek i ma rzeczywiście po prostu te rękawice gdzieś tam odłożone chwilowo. I jeszcze jedno przedstawienie. Swoją drogą też właśnie oczywiście w polu pracują i mężczyźni, i kobiety razem. Nie jest to, proszę Państwa, wbrew pozorom kopanie ziemniaków. Jeszcze nie mamy ziemniaków tutaj w Europie. To jest przedstawienie, zwróćcie Państwo uwagę, czego oni używają. Oni używają takich wielkich młotów, ale chyba drewnianych. To jest po prostu rozbijanie grudek ziemi.
Więc rzeczywiście tutaj i takie prace były konieczne. I jeszcze jedno bardzo ciekawe przedstawienie i znowu fantastyczne rękawice. I jeszcze narzędzie takie dosyć dziwne, to jest mianowicie plewienie. Jak już zboże troszeczkę zaczyna wzrastać, to trzeba tam chwasty powyrywać, ale tak powyrywać, żeby nie zadeptać tego młodego zboża, więc to właśnie takimi narzędziami i wszystko to w naszym psalterzu, który bardzo Państwa uwadze polecam, jest przepięknie ukazany. No dobrze, więc to tak naprawdę była taka pierwsza część o ziemi w średniowieczu, widzianej jako ta przestrzeń, która jest stworzona przez Boga, ale też to, co daje ludziom pożywienie, ale też wymaga olbrzymiej pracy z ziemią, po prostu jest związana wielka, wielka praca. Ale z drugiej strony jeszcze mamy kwestię tego Saturna i zaraz wrócimy, bo to nam się wszystko powiąże, do postaci mitologicznego właśnie. No kogo? No Saturna, mówimy Saturna. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, że w przypadku Saturna, który jest przedstawiany z kosą albo z sierpem, no nastąpiło po prostu połączenie kilku różnych postaci. I to potrafi być niezły bałagan. Taki też pod kątem interpretacyjnym, dlatego że w momencie, kiedy postacie różne mitologiczne zostały sklejone w jedną, no to potem ich interpretacje się po prostu nakładają. W przypadku Saturna, rzymskiego Saturna, mamy do czynienia ze sklejeniem Kronosa i Chronosa. Tutaj prawdopodobnie zbyt blisko brzmiące imiona zaważyły, że rzeczywiście zaczęto wszystkie trzy postacie po prostu identyfikować. Więc powiedzmy najpierw po kolei, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Po pierwsze zatem jest Chronos. Chronos jest grecką personifikacją czasu. Ojciec czas. To jest postać, która była przedstawiana jako starzec, bo to przedstawienie czasu, personifikację czasu zawsze kojarzymy właśnie jako postać starca. I to też nie jest przypadek, że właśnie takie przedstawienie zostało potem przez chrześcijan przyjęte dla wyobrażenia Boga Ojca, który jest ponad czasem i właśnie jest takim przedwiecznym, pradawnym, zawsze istniejącym, a więc właśnie jako starzec wyobrażanym. Przy czym grecka personifikacja czasu to była postać skrzydlata. No wiecie Państwo, mówi się cały czas, że czas leci, prawda? Czas leci i rzeczywiście ten motyw skrzydeł tutaj się pojawia. To, co Państwo widzicie na tym slajdzie jako ilustrację, to jest obraz nowożytny, francuski, malarza Pierre'a Mignarda z końca XVII wieku. Bardzo popularna w czasach nowożytnych tematyka, czas podcinający skrzydła Amora. To jest oczywiście przedstawienie, które ma nam mówić, że no czas źle wpływa na miłość, że z czasem uczucie może wygasnąć, zwłaszcza takie no Amor to jest postać, która jest związana z miłością raczej cielesną, z pożądaniem, z tym, co z czasem może gdzieś tam właśnie umykać, uciekać i zanikać. Więc czas podcina skrzydła Amora. I ten nasz czas był przedstawiany oczywiście z klepsydrą także, no bo no zegar w ogóle, jakikolwiek zegar jest rzecz jasna atrybutem postaci, która symbolizuje czas, ale również jego atrybutem bywała kosa, a czasami także czaszka. To są po prostu przedstawienia kojarzone ze śmiercią.
No bo tu jest kluczowa sprawa, że czas ucieka i gdzieś tam na końcu na wszystko, na wszystkie stworzenia, nie tylko na człowieka, czeka śmierć i ten czas uciekający, odlatujący był także właśnie z tą śmiercią kojarzony. Więc to jest Chronos. Natomiast Kronos to był tytan według mitologii greckiej. Był jeden z tytanów, syn bóstwa nieba Uranosa i bóstwa ziemi Gai. I legenda związana z Kronosem, Uranosem i w ogóle tymi początkami powstawania bogów z greckiego panteonu jest bardzo okrutna i bardzo krwawa. Otóż mianowicie Kronos pokonał w walce swojego ojca i go wykastrował za pomocą sierpa. I w związku z tym na niego spadło przekleństwo. Ojciec go przeklął i zapowiedział mu, że w ten sam sposób zostanie on pokonany przez swojego syna. W związku z tym Kronos zadbał o to, żeby nie mieć syna, a to znaczy mianowicie wszystkie kolejne swoje dzieci połykał. Aż do momentu, kiedy małżonka podała mu zamiast nowonarodzonego syna Zeusa kamień do połknięcia zawinięty. Kronos się nie zorientował, połknął kamień, a tymczasem Zeus się uchował i wracamy tutaj do tego, o czym już wspominałam, wykarmiła Zeusa właśnie koza Almatea. No i potem oczywiście przepowiednia się spełniła, bo Zeus pokonał i również wykastrował Kronosa. I teraz w związku z tym, no przede wszystkim atrybutem Kronosa w tej sytuacji stał się ten sierp, to narzędzie kastracji. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że powiązanie Kronosa i Chronosa nie tylko wynika z samego podobieństwa imion, ale też no cała ta legenda Kronosa bardzo dobrze pasuje do personifikacji czasu, bo się wiąże z przemijalnością pokoleń i takie lęki kastracyjne też właśnie są związane z w ogóle lękami egzystencjalnymi o byciu zastąpionym i pokonanym przez kolejne pokolenie, które później nadejdzie. No i wreszcie obie te postacie, i Chronos, i Kronos, zostały trochę zlepione razem, przyjęte przez Rzymian, którzy, bo Rzymianie w ogóle poprzejmowali greckie bóstwa, tylko podopasowywali imiona swoich pierwotnych bóstw do tych nowych bogów, których legendy zostały przejęte. I tu nastąpiło utożsamienie tego Kronosa z rzymskim bogiem Saturnem, który w tych najbardziej pierwotnych, starszych wierzeniach był po prostu bóstwem ziemi, był związany z płodnością ziemi, z odradzaniem się przyrody, z rolnictwem, z siewem, ze zbiorami. I to w ogóle trzeba powiedzieć, że tak naprawdę we wszystkich właściwie religiach te takie kluczowe aspekty życia i odradzania się również są związane z obumieraniem i ze śmiercią, no bo taki jest też cykl przyrody. Nie ma wzrostu bez wcześniejszego obumarcia. Więc gdzieś tam ten Kronos, który jakby pokonuje swego ojca, a potem jest pokonywany przez swojego syna i odnosi się do przemijalności i śmierci, również pasuje do tego Saturna, który z kolei jest bóstwem życia i odradzania się przyrody. I do tego jeszcze w dodatku, bo to przy utożsamianiu postaci bardzo ważne jest, żeby pasowały atrybuty. I ten sierp, który w przypadku Kronosa, czy ta kosa, która jest narzędziem śmierci, okaleczenia, no przecież jest także narzędziem rolniczym, właśnie używanym przy zbiorach, przy żniwach, przy sianokosach. I w związku z tym ten sierp, który potem raczej się przerodził w kosę, pozostał jako atrybut
Saturna. Najczęściej zatem w późniejszych przedstawieniach, jak już to wszystko się skleiło ze sobą, mamy Saturna właśnie takiego, jak tutaj Państwo widzicie na tej grafice, czyli Saturna, który jest starcem jak Chronos z kosą i jednocześnie jak Kronos ma to dziecko, które zaraz połknie, no bo on właśnie połykał swoje potomstwo. No i teraz tak, proszę Państwa, jak mamy tego Saturna, Kronosa Chronosa, który jest związany pierwotnie w rzymskich wierzeniach z żywiołem Ziemi, no to planeta Saturn oczywiście także staje się związana z żywiołem Ziemi. I tu dochodzimy do następnego, trochę pogmatwanego, ale bardzo ciekawego wątku, mianowicie tak zwanych dzieci planet. Otóż, proszę Państwa, wierzono, że nie tylko planety, żywioły i zodiak wpływają na temperamenty, które oczywiście jakoś też kształtują nasz charakter, a to, jaki mamy charakter, to też nas jakoś predestynuje do takiego czy innego zawodu, ale jeszcze pojawiła się taka koncepcja, że po prostu zawody, profesje są określone grupy, są pod opieką określonych bóstw, a konkretnie pod opieką planet, które są związane z danym bóstwem. I teraz, to są tak zwane dzieci planet. Dzieci planet to są po prostu nie tyle osoby, ile zawody, zajęcia, którymi się zajmują ludzie, którzy są pod wpływem danej planety. Tutaj macie Państwo rozpisane wszystkie planety z punktu widzenia oczywiście średniowiecznego założenia, jakie są planety i ile ich jest i co jest planetą. I tak Jowisz związany ze złotem, no to były szlachetne zajęcia, złotnictwo, bankierstwo, sprzedaż tkanin, sprzedaż winogron, sprzedaż cukru, czyli najlepsze rzeczy. Mars, który jest oczywiście wojowniczy, to zbroje, kowalstwo, konie, postacie, które się zajmują wyrobami z drewna. Słońce przede wszystkim było związane też ze złotnictwem. Wenus patronowała sztuką pięknym. Merkury patronował kupcom, astrologom bardzo często, poetom, fryzjerom, księgarzom. Księżyc patronował różnym biznesom, księgowości, medycynie. No a interesujący nas Saturn patronował różnym zawodom związanym z ziemią, a więc rolnikom wszelakim. Ale niestety też pod hasłem związany z ziemią rozumiemy też wszystko, co jest związane ze śmiercią, bo śmierć to jest właśnie sprowadzanie do ziemi czyichś szczątków na przykład. No i ten Saturn miał, trzeba powiedzieć, nie najlepszy zestaw. Mianowicie z jednej strony owszem rolnicy, postacie, które się zajmowały mierzeniem, czyli dzisiaj powiemy geodeci, dawniej się mówiło geometrzy, oczywiście co za tym idzie budowniczy też, ale także na przykład grabarze, osoby, no kaci po prostu, tutaj na tej grafice widzicie w tle szubienice właśnie skazańców, którzy są prowadzeni na te szubienice i też producenci wszelkich wyrobów skórzanych, wyrobów z kości, takich wyrobów, które wiążą się z operowaniem na zwłokach zwierzęcia, tak? Czyli właśnie takie ze śmiercią powiązane sprawy. To jest przepiękna grafika, którą zresztą widzieliście Państwo na Facebooku Rynku Podziemnego jako właśnie promującą ten mój dzisiejszy wykład. I to jest grafika, która zawiera z grubsza wszystko, o czym już do tej pory Państwu powiedziałam. Mianowicie widzicie Saturna,
który no, podgryza nóżkę dziecka, bo to jest Kronos, który połyka swoje dzieci, i to jest ta postać, która się wiąże ze śmiercią, z przemijalnością i właśnie z tym jakby agresywnym takim trochę widzeniem czasu. Ma oczywiście wielką kosę i ten Saturn jest taki z tymi włosami, dęba stojącymi, taki trochę szalony. Pod spodem widzicie Państwo pejzaż, w którym są dzieci planety Saturn, a więc tutaj widzimy właśnie samobójców, o jeszcze samobójcy, nie tylko kaci, nie tylko grabarze. Nawiasem mówiąc, jako dzieci Saturna występowali także czasami niektórzy prawnicy, a mianowicie ci prawnicy, którzy specjalizują się w prawie spadkowym, więc wszyscy ci, którzy wiążą się z jakimiś tam czynnościami związanymi z tym, że ktoś umarł, to właśnie są dzieci Saturna. No ale także widzimy na pierwszym planie właśnie tych geometrów, jakichś tam budowniczych, również astrologów, a poza tym oczywiście rolnicy. No to jest po prostu ci, którzy się zajmują pracą w ziemi, są także dziećmi Saturna. I teraz zobaczcie Państwo, co tutaj jeszcze mamy. Jak popatrzycie na niebo, na tej grafice, to w tle za Saturnem zobaczycie trzy znaki zodiaku. I to są mianowicie te znaki zodiaku, które ja na początku powiedziałam, że one należą do żywiołu Ziemi. A więc mamy byka, później tam w tle pod ramieniem Saturna jest widoczna taka panna, ledwo widoczna, taka troszkę w cieniu. No i wreszcie po drugiej stronie grafiki koziorożec. I jakby tego było mało, do tego wszystkiego jest podpis, który widzicie obok tego dziecka, które Saturn pożera, melancholici, czyli melancholicy. A więc jeszcze do tego mamy dorzucony ten z ziemią związany melancholiczny temperament. I teraz tak, pod spodem, na samym dole tej grafiki, mamy łaciński napis, który można przetłumaczyć, że mierzący Ziemię, ci, którzy są szaleńcami, ale też w takim znaczeniu natchnienia, że są poetami, ale bardami, ale właśnie takimi wizjonerami, ale trochę mają nie do końca są zrównoważeni, przyjmują Saturna dzierżącego kosę oraz ci, którzy nie mają ani odrobiny zdrowego rozsądku. Czyli po prostu pod melancholików podchodzą ludzie szaleni także. To jest jedna z grafik, która, to jest cykl Müllera, który powstał według wzoru Van Heemskerka w Antwerpii, wydany w 1566 roku. Cykl oczywiście właśnie wszystkich czterech temperamentów związanych oczywiście ze znakami zodiaku, z żywiołami oraz z odpowiednimi planetami i tymi dziećmi planet. I ten cykl z tymi podpisami zainspirował Samuela Piotrowskiego Siedmianowicza do stworzenia takiej poetyckiej, staropolskiej wersji tego podpisu, który tutaj jest po łacinie i który nawet nie jest, który nie jest wierszem w sumie. A my mamy piękną staropolską wersję, mianowicie mierzą, wieszczują, sami się wieszają, melancholicy, co z Saturna mają. A więc mamy właśnie podsumowanie tego temperamentu melancholicznego. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, jeszcze taką inną grafikę tutaj dla Państwa, to też jest według, to jest też antwerpska grafika z XVI wieku, troszkę późniejsza, 1585. Akurat ta jest ze zbioru British Museum w Londynie. Też z serii planet, wpływu planet i ich znaków zodiaku. I znowu mamy Saturna z kosą oczywiście. I znowu mamy pod spodem te dzieci Saturna w pejzażu postacie. Natomiast tutaj mamy jeszcze
pewne takie inne rzeczy. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę, mamy inne znaki zodiaku. To jest w ogóle, powiem Państwu, grubszy problem, bo to nie jest takie proste do końca, jakie znaki zodiaku były przypisane do jakiej planety. Według tamtej grafiki mamy do Saturna przypisanego, mamy przypisanego byka, pannę i koziorożca, z tego względu, że to są znaki zodiaku związane z Ziemią, a Saturn jest związany z Ziemią. Natomiast tu mamy związane dwa inne znaki, mianowicie koziorożca, więc koziorożec jest jakby zawsze nieruszony, a tym drugim jest wodnik. I to jest inne podejście, które zakłada, że okres przypadający na jakby panowanie Saturna na Ziemi w cyklu takim rocznym, to jest teraz, proszę Państwa, to jest okres przełomu grudnia i stycznia. Koziorożec jest grudniowym znakiem zodiaku w takich cyklach podstawowych. Wodnik jest znakiem zodiaku głównie przypadającym na styczeń. Dlaczego? Ano dlatego, że to właśnie w tym czasie starożytni Rzymianie obchodzili święta poświęcone Saturnowi. Saturnalia były świętem w starożytnym Rzymie przypadającym tak naprawdę na koniec grudnia, właściwie na drugą połowę grudnia. Saturnalia, które mniej więcej zostały zastąpione przez obchody i Bożego Narodzenia i potem też koncepcja karnawału, w którym w tej chwili jakby nie było, jesteśmy, właśnie się z tych rzymskich tradycji wywodzi. To chodzi o to, że to jest najciemniejszy, najzimniejszy i najsmutniejszy moment w roku, kiedy też z jednej strony przyroda jest właśnie w tym stanie takiego zamrożenia dosłownie, natomiast ludzie mają potrzebę jakiegoś trochę takiego poprawienia sobie humoru. Jest to okres właśnie uczt, zabaw. No, nam to przeszło oczywiście w karnawał. A poza tym też bardzo ważne jest to, że to jest moment, kiedy z jednej strony mamy apogeum ciemności, bo w grudniu są najkrótsze dni i mamy tego słońca najmniej, no ale potem przychodzi zimowe przesilenie, i następuje coraz więcej światła od stycznia mniej więcej, czy tam troszeczkę wcześniej. I to było także powiązane właśnie z takim bóstwem jak Saturn, ponieważ Saturn jest bóstwem śmierci i zmartwychwstania, no, czy tam życia i śmierci, śmierci i odrodzenia przyrody, Ziemi, a także w tym kontekście właśnie takiej ciemności, która potem przechodzi w światło. I prawdopodobnie w tym kontekście Saturn bywał przedstawiany, jak jedzie na powozie, do którego są zaprzęgnięte smoki. Smoki albo węże. To jest prawdopodobnie kolejne nawiązanie do takiego właśnie myślenia o czasie. Wąż, zwłaszcza wąż przedstawiany jako zjadający własny ogon, bywał taką alegorią czasu, a poza tym wąż, który zrzuca skórę, był w starożytności także postrzegany jako symbol śmierci i odrodzenia właśnie, tego jakby odnowienia cyklu, takiego jak cykl przyrody, że się wszystko starzeje i obumiera, a potem się odradza. No i to jest ten moment, kiedy przy zimowym przesileniu, kiedy słońce powraca, no idziemy w kierunku tego właśnie wiosennego odrodzenia. Więc stąd rzeczywiście ten Saturn jest bardzo taki symbolicznie złożony i można powiedzieć, że bardzo dużo można do niego znaczeń przykleić. A z naszym Saturnem, ponieważ się wiąże melancholia, no to teraz jeszcze postanowiłam pokazać Państwu kilka dzieł sztuki, które wiążą się właśnie z samą melancholią, jako temperamentem, który jest przypisany Saturnowi oraz żywiołowi Ziemi. To jest tak, że my najczęściej dzisiaj, jeżeli chcemy jakoś interpretować temperamenty w tym takim ujęciu starożytnym,
No to chyba powiedzielibyśmy, że melancholicy to są ludzie ze skłonnościami do depresji. My dzisiaj oczywiście widzimy depresję jako, no, jako chorobę i tak naprawdę to też o tyle ma sens, że właśnie pewne szaleństwo przypisywano także Saturnowi, wpływ na to, żeby ludzie właśnie mieli jakieś tam problemy natury psychicznej, które na przykład mogą doprowadzić do samobójstwa, samobójcy wśród tych dzieci Saturna jak najbardziej występowali. Natomiast trzeba powiedzieć, że to określenie szaleństwa mogło mieć zupełnie inne znaczenie, dlatego że już Platon rozróżniał pomiędzy szaleństwem w znaczeniu, no powiedzielibyśmy chorobowym, a szaleństwem twórczym. I tak naprawdę w starożytności uważano, że melancholia to nie jest takie do końca zło, dlatego że owszem, jest związane z pewnymi może huśtawkami nastrojów, może wręcz depresją, ale z drugiej strony cechuje osoby o bardzo dużym potencjale twórczym. Szaleństwo postrzegano jako też pewien dar od bogów, czy Boga, dar, który, no, powiedzmy, określamy dzisiaj mianem talentu jakiegoś artystycznego. Seneka w ogóle uważał, że nic wielkiego nigdy nie powstało bez domieszki szaleństwa, że wszystkie wybitne postacie w dziejach ludzkości musiały być na jakimś tam poziomie mniej lub bardziej szalonym. Jeśli chodzi o Arystotelesa, który był olbrzymim autorytetem w średniowieczu i w czasach nowożytnych, no to on twierdził, że w ogóle wszystkie wybitne osiągnięcia, właśnie takie, które powiedzmy określamy jako artystyczne, w poezji, ale też w polityce i w filozofii, to są dzieła melancholików, że prawdziwy artysta to musi być melancholik i zresztą tak też mówiło się, czy mówi o osobach, które właśnie na przykład są spod znaku wodnika. To jest taki właśnie znak Saturna i melancholików. I tak naprawdę to zostało podchwycone przez humanistów w czasach renesansu. To zamiłowanie do melancholii, to takie pozytywne postrzeganie melancholii. To, co Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, to jest jedna z najsłynniejszych alegorii melancholii, a mianowicie grafika Albrechta Dürera, która przedstawia właśnie postać skrzydlatą, ale siedzącą w takiej bardzo typowej, to jest właśnie taka melancholiczna poza, która ma pokazywać smutek i taką właśnie takie zniechęcenie, które było charakterystyczne dla melancholików. No i dookoła mamy przedmioty, które z jednej strony się wiążą ze sztuką, z nauką, ale z drugiej strony na przykład ten wychudzony dziwny pies, pies bardzo często się pojawiał w przedstawieniach, alegorycznych przedstawieniach melancholii, prawdopodobnie dlatego, że uważano, że psy są tak inteligentnymi zwierzętami, że tak jak człowiek mogą odczuwać nastroje i również uważano, że pies jest nawet, pies może oszaleć, że może rzeczywiście gdzieś tam cierpieć na chorobę psychiczną, tak jak właściwie człowiek. Ta melancholia jest ukazana w nocy. To, co widzicie na niebie, to jest kometa, to jest zły znak, zły omen, ale niebo jest ciemne i napis melancholia trzyma nietoperz, a więc straszne, złowrogie, złowieszcze, nocne zwierzę, no bo ta melancholia właśnie to jest taka ciemność duszy trochę, pogrążenie się w ciemności, tylko z kolei z tego mają wynikać ewentualnie najlepsze dzieła artystyczne, najlepsze jakieś tam utwory i bardzo chętnie humaniści właśnie, tak jak wspomniałam, w czasach nowożytnych sobie tą melancholię jako taki właśnie artystyczny temperament interpretowali.
Ale melancholia, temat melancholii, personifikacji melancholii, znajdziemy nie tylko, to nie jest tylko ta słynna grafika Albrechta Dürera. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest to, że do tematu melancholii wracał kilkakrotnie Lukas Cranach starszy, artysta no, też reprezentujący północny renesans. Tylko co ważne, to był artysta związany z kręgami protestanckimi. I tutaj prawdopodobnie, bo te jego obrazy są też nie takie proste do interpretacji, one tutaj mamy dosyć jakieś takie złożone symbole, wszystko tu na pewno coś oznacza, tylko to nie jest takie wszystko do końca dla nas jasne, ale wydaje się, że to jest bardziej interpretacja melancholii nie w takim odniesieniu antyczno-humanistyczno, powiedzmy, starożytnym, tylko w kontekście religijnym, a zatem odniesienie do grzechu, a mianowicie acedii. Mamy 7 grzechów głównych, z których po polsku jeden z nich zowie się lenistwo. I to jest, ja powiem Państwu, że ja zawsze uważałam, że to jest kiepskie tłumaczenie. Może staropolskie słowo gnuśność byłoby lepszym słowem, bo lenistwo nam się kojarzy raczej z takim, że tak powiem, nie chce mi się, ale nie chce mi się pracować. Bardzo często mówimy leń o kimś, kto wcale nie jest depresyjny i melancholiczny, tylko jest po prostu na przykład no, osobą bardzo rozrywkową i na przykład się ciągle bawi, a nie pracuje i mówimy, ale leń. Natomiast tu chodzi o coś innego. Chodzi o grzech, który jest taką niemocą duszy. Tu nie chodzi o lenistwo w sensie, że nam się na przykład nie chce pracować, a chce nam się coś innego. Tylko chodzi o takie właśnie wewnętrzne zniechęcenie, które według teologów, które też by można było tak naprawdę zinterpretować jako depresję, tylko uważano, że to jest coś, na co trzeba bardzo uważać i co należy postrzegać w kategoriach grzechu ciężkiego, ponieważ to pcha duszę właśnie w objęcia diabła, że nie ma nic gorszego niż taka obojętność, bo ona nas prowadzi w pewnym momencie do rzeczywiście spadnięcia w jakąś taką duchową przepaść. I stąd prawdopodobnie mamy tutaj na niebie, w tej melancholii, no jakieś szaleństwo. Za chwilkę jeszcze będę o tym mówić na przykładzie kolejnych obrazów Cranacha, bo tych melancholii jest kilka i wszędzie właśnie na niebie mamy jakieś takie orgiastyczne motywy. Oprócz tego widzicie jabłoń, odniesienie do drzewa oczywiście rajskiego i grzechu pierworodnego. Te bawiące się dzieci, które też występują z psem zresztą, no to już mówiłam, że pies z melancholią bywał łączony. Bawiące się dzieci u Cranacha, no dzieci w zabawie nie kojarzymy z melancholią. Dzieci są raczej pełne energii, ale to chodzi o taką bezmyślność, o taką właśnie, o taką jakby niedojrzałość duchową, która może się wiązać właśnie, prowadzić do takiego melancholicznego otępienia. Natomiast we wszystkich tych obrazach Cranacha, które przedstawiają melancholię, ta pani melancholia nie siedzi w takiej pozie zafrasowanej, tylko siedzi i struga kijek. I to prawdopodobnie jest odniesienie do niemieckiego takiego powiedzonka, gdzie ostrzenie drewna po prostu oznaczało w przysłowiu jakieś zupełnie bezcelowe działanie, takie właśnie trawienie czasu zupełnie bez sensu. To jest akurat z Edynburga obraz Cranacha, ale są kolejne i widzicie, że nawet jeżeli jest zupełnie inna kompozycja, to mniej więcej zawartość tych obrazów jest ta sama. Mamy tę melancholię, która struga ten kijek, mamy tego psa, mamy te dzieci bawiące się, no i mamy właśnie to szaleństwo jakieś, które się dzieje
na niebie. I to najprawdopodobniej jest odniesienie do takiej legendy o wyprawie na Wenusberg. To miała być mityczna góra jakiegoś grzesznego raju. To się wiąże, no jesteśmy już, wiecie Państwo, jesteśmy w XVI wieku, jesteśmy w momencie, kiedy zaczyna się rozkręcać cała dziwna koncepcja ścigania czarów i czarownic. I ta wiara w to, że kobiety mogą być czarownicami, na które trzeba oczywiście polować, to nie było wbrew pozorom średniowieczne, tylko to było właśnie nowożytne. I wiązała się z pewnymi takimi bardzo treściami mizoginistycznymi o podtekstach seksualnych, bo oczywiście te czarownice miały gdzieś tam pędzić na te góry grzeszne, gdzie miały kopulować z diabłem pod postacią kozła. A tu widzimy także, że taka czarownica jedzie na dziku czy na świni, czy w ogóle jest to wszystko takie właśnie zwierzęce złe. I prowadzą ze sobą te wyuzdane wiedźmy jakiegoś mężczyznę ubranego w czerwone, bardzo strojne szaty. I to się prawdopodobnie odnosi do opowieści takiej ludowej niemieckiej, która się w literaturze pojawia troszeczkę później, ale ona mogła mieć rzeczywiście korzenie wcześniejsze. Taka prześmiewcza opowieść o pewnym doktorze młodym, który usłyszał od pracowników, takich malarzy, którzy malowali jakiś budynek w pobliżu, że jak są, oni sobie właśnie opowiadali, że jest takie miejsce, Wenusberg, gdzie się z pięknymi kobietami bez przerwy seks uprawia, no i ten doktor oczywiście bardzo tam chciał się dostać. Oni mu powiedzieli, żeby się ubrał w jakieś najpiękniejsze swoje szaty i przyszedł nocą na cmentarz koło konkretnego grobu i tam się pojawi bestia, która go zabierze na ten Wenusberg. On się tam pojawił, pojawiła się bestia, tylko że to nie była żadna bestia, tylko to byli przebrani ci malarze, którzy po prostu zrobili mu głupi kawał. Chwycili go, on myślał, że go ta bestia chwyta i bierze go na ten Wenusberg, a oni go wrzucili do latryny. I potem mu też się kazali ubrać w najpiękniejsze swoje ubranie, żeby mu się po prostu zniszczyło. No i to jest oczywiście taka opowieść satyryczna, ludowa, prześmiewcza o pewnych jakichś wyuzdanych fantazjach, które się nie spełnią i nie mają szans. Ale uważano także, że właśnie melancholicy, czy też właśnie ci, dla których problemem jest ten grzech acedii, oni mają tendencję właśnie do takich chorych fantazji. To jest ta przestrzeń, gdzie diabeł może być destrukcyjny dla duszy, bo melancholicy właśnie są nieaktywni, ale za to może dziwnie fantazjują. I wszystko to oczywiście, te diabelskie iluzje, to przede wszystkim przychodzą pod wpływem Saturna, bo on patronuje alchemikom oraz ogólnie był też uważany za bóstwo chaosu. To jest taka u Cranacha ogólnie prawdopodobnie wizja, można powiedzieć, raczej protestancka tego zagadnienia, tego temperamentu. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze jedną część mam. Patrzę tak na zegarek, że tutaj się rozgadałam troszeczkę, ale o jeszcze jednej rzeczy muszę powiedzieć, jeżeli chociaż w skrócie. A mianowicie o tym, że na te wszystkie choroby i na te wszystkie melancholie oraz na inne przypadłości związane z temperamentami były oczywiście lekarstwa, oczywiście naturalne, ponieważ te lekarstwa daje ziemia. I o tym przeczytamy w traktatach medycznych średniowiecznych, do których należy między innymi wspaniały traktat Taquinum Sanitatis, czyli tabele zdrowia, który był tłumaczeniem z tekstu arabskiego, mówiącego o tym, jakie właściwości mają poszczególne, no między innymi produkty, czy też plony ziemi i kiedy i dla kogo, które są najlepsze i wskazane. Z tym wszystkim, o czym już Państwu powiedziałam, z tymi żywiołami, z tymi planetami, z tymi cechami, co jest wilgotne, zimne, suche albo gorące,
wiązane były również oczywiście pory roku. I wszystko razem stwarzało taką wizję świata, w którym, żeby zachować zdrowie, trzeba zachować właśnie równowagę składników. Jak dzisiaj czytamy Tacuinum Sanitatis i to, jakie przekazuje treści, to naprawdę jest to wszystko zaskakująco współczesne, można powiedzieć. Tak naprawdę zupełnie nasza dzisiejsza wiedza nie kłóci się z tymi stwierdzeniami, że warunkiem zdrowego trybu życia jest jedzenie i picie w odpowiednich ilościach, świeże powietrze, odpowiednia ilość ruchu i odpowiednia ilość odpoczynku, odpowiednia ilość snu i odpowiednia ilość aktywności. Przede wszystkim również mówi Tacuinum Sanitatis, że jest bardzo ważne, aby człowiek zachował zdrowy umysł, że spokój prowadzi do zdrowia fizycznego, podczas gdy nerwice prowadzą do również zaburzeń takich, no my dzisiaj mówimy psychosomatycznych właśnie, że umysł wpływa na ciało. No i oczywiście w tym wszystkim również mamy powiedziane, że są te temperamenty i są pewne metody, żeby dla każdego temperamentu zachować trochę więcej równowagi. Tymi samymi określeniami co żywioły, a więc ciepłe albo zimne, albo wilgotne, albo suche, zostały określone pory roku. Wiosna ciepła i wilgotna, lato ciepłe i suche, zima zimna i wilgotna, a jesień zimna i sucha. No i do tego w tych traktatach Tacuinum Sanitatis mamy odpowiednie składniki. To, co daje nam ziemia, ma swoje cechy, uważano, i te cechy są również określane jako albo ciepłe albo zimne, albo suche, albo wilgotne. No i teraz cała rzecz polegała na tym, że najlepiej było w danej porze roku jeść coś, co ma przeciwne do tej pory roku cechy, bo chodziło o to, żeby wyrównać. Czyli na zimny czas i wilgotny należy jeść te składniki, które są określane jako ciepłe i suche. To z kolei również dotyczyło temperamentów, że jeżeli jesteśmy temperamentem, który jest ciepły i suchy, to dobrze dla nas jest spożywać to, co jest określane jako zimne i wilgotne, po prostu dla zachowania wewnętrznej równowagi. Proszę Państwa, tak naprawdę tutaj oczywiście wszystkie te składniki są opisane dokładnie, dla jakiego temperamentu są zalecane oraz w jakiej porze roku i jeszcze gdzie są zalecane, bo przecież nie wszędzie wszystko występuje, ale również chodzi o to, żeby przy tym wszystkim zachować proporcje odpowiednie dla wieku na przykład. Inne rzeczy były zalecane dla zdrowia, dla osób młodych, dla dzieci, inne rzeczy dla osób starszych na przykład. I tak naprawdę to już tak troszeczkę szybciej przewijam, a widzę, że nam się czas kończy, ale ostatni już slajd, ale tu się muszę zatrzymać troszeczkę dłużej, ponieważ to nam wraca do naszej melancholii, do naszej depresji i pochodzi z ziemi, jest bardzo dziwne. To jest mianowicie, proszę Państwa, mandragora. Opisywana w traktatach antycznych i średniowiecznych jako roślina lecznicza. To jest prawdziwa roślina, która była znana już w starożytnym Egipcie. I co tu dużo mówić? My dzisiaj wiemy, że to jest po prostu roślina halucynogenna. Właściwie wręcz się mówi, że jest trująca, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, może jak troszkę to się człowiek tak zaraz nie zatruje całkiem. Zdawali sobie sprawę z tego starożytni już lekarze, że no, nadużycie mandragory może być niebezpieczne, natomiast odrobina naparu z mandragory uważana była na przykład przez Hipokratesa za właśnie lekarstwo na depresję, na stany lękowe, a więc zalecane melancholikom. Z drugiej strony mandragora była niesłychanie pożądana, ponieważ wierzono, że mandragora jest afrodyzjakiem. I nawet się w Biblii pojawia w Pieśni nad Pieśniami kontekst właśnie
mandragory, więc ten miłosne znaczenie było bardzo ważne. Było stosowana, była mandragora chyba w różnych rytuałach związanych z płodnością. No i ogólnie uważano, że jest to dobre przeciwbólowo, na sennie, na melancholię, na reumatyzm, na drgawki, praktycznie na wszystko. Natomiast problem polegał na tym, że do mandragory przykleiła się legenda, że strasznie trudno tę mandragorę zdobyć, ponieważ mandragora, mianowicie korzeń jej, który jest taki podzielony na kilka części, uważano, że ma postać człowieczka i że w momencie, kiedy znajdziemy mandragorę, w ogóle jest trudno znaleźć, ale mandragora lubi powstawać pod szubienicą, ponieważ rośnie ze spermy wisielca. Więc jak mamy szubienicę, to jest pewna szansa, że pod nią znajdziemy mandragorę. Ona nawet chyba trochę świeci w nocy, ale problem polega na tym, że jak się zbliżymy do mandragory, to ona może zacząć uciekać. Znaczy ja mam w ogóle, proszę Państwa, teorię, że ktoś kiedyś po prostu przedawkował mandragorę, a potem naprawdę wierząc w to, co pisze, opisał, że już to prawie miał, ale zaczęło mu uciekać. Można ją zatrzymać. Jak nam ucieka mandragora, to można ją unieruchomić za pomocą polania moczem. I wówczas można ją wyrwać, ale to jest niebezpieczne, ponieważ jak wyrywamy mandragorę, to mandragora wydaje z siebie straszny krzyk, który jak usłyszymy ten krzyk, to albo nas to zabije, albo przynajmniej sprawi, że stracimy rozum. W związku z czym metodą na wyrywanie mandragory była niestety bardzo przykra metoda na psa. Otóż uważano, że należy przywiązać psa do mandragory, a potem z odpowiedniej odległości psa zawołać i pies biegnąc do człowieka, no wyrwie tę mandragorę i oczywiście to pies usłyszy ten krzyk i padnie, ale człowiek, jeśli stoi odpowiednio daleko, to ten krzyk mandragory mu nie zaszkodzi. Proszę Państwa, nie należy moim zdaniem spożywać czegoś, co sprawia, że zaczynamy wierzyć, że roślina nam ucieka, a potem krzyczy tak, że tracimy od tego zmysły. Absolutnie nie należy psów wiernych i podatnych na szaleństwo i podatnych na melancholię wykorzystywać do takich niecnych celów jak polowanie na mandragorę. Głównie to chciano to robić ze względu na to, że rzeczywiście miała być ona bardzo potężnym afrodyzjakiem i tu wracamy do tego, że melancholicy mają jakieś wybujałe fantazje dziwne, które chcą móc zaspokoić, co chyba nie jest do końca zdrowe. Ale takie oto właśnie wspaniałości przynosi nam Ziemia i takie konteksty dla Ziemi w sztuce średniowiecznej, a to tylko były wybrane konteksty, postanowiłam Państwu dzisiaj pokazać. Oczywiście patrzę znowu na zegarek, już trochę nawet chyba o 3 minuty czas przekroczyłam. Zapraszam na moją stronę poszukiwania.pl. No a teraz bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego wykładu i patrzę sobie na czat, bo może jakieś pytania Państwo macie do tego wszystkiego. Ja również dziękuję jako organizator i zachęcam Państwa do zadawania pytań. Będę tu Pani Magdalenie chyłkiem przeklejał i podsyłał. Nie ma pytań na razie, jak wnioskuję. Cisza, jak makiem zasiał. Poczekamy jeszcze chwilkę, może kogoś ośmielimy.
Ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu zapraszamy na trzęsienie ziemi w dawnym Krakowie, bo to też temat, który się gdzieś przewija czasami w jakichś opracowaniach popularno-naukowych, a nie zawsze mamy świadomość, co to były za trzęsienia i jak je opisywano i czy w ogóle tak naprawdę były. I przypomnę oczywiście, że wykład pani Magdaleny dzisiejszy będzie do odsłuchania na naszym Facebooku. Jutro gdzieś ta relacja zniknie, a po opatrzeniu napisami pojawi się na nowo na YouTubie Muzeum Krakowa i na naszej stronie facebookowej. No ja myślę, że też jak rzeczywiście do jutra ten wykład u Państwa na Facebooku cały czas będzie, ja też będę patrzeć i mogę też po prostu na później w komentarzach zadane pytania odpowiedzieć pisemnie. Dobra. Skoro nie mam pytań, to już mnie szturchają współpracownicy. Dziękujemy pani dr Magdalenie Łanuszce. Dziękuję bardzo. Za kolejny występ w ramach drążenia miasta. Już chyba co roku się będziemy spotykać, bo tak to już zaczyna wchodzić w krew. A zawsze dobrego historyka sztuki warto zaprosić, no bo też spojrzenie historyczno-sztuczne jest ważne na aspekty żywiołów i nie tylko. I w takim razie Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli jakieś pytania jeszcze Państwu się pojawią, to prosimy je zadawać w komentarzach. Będziemy Panią Magdalenę męczyć, żeby odpowiedziała gdzieś tam mailem albo na naszym Facebooku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Z zapisanymi widzimy się na oprowadzeniu w sobotę. Tak jak mówiłem, zapraszam na kolejny wykład, w kolejny wtorek o godzinie 17:30, ale tym razem stacjonarnie. No i na pozostałe wydarzenia towarzyszące drążeniu miasta. Dziękuję bardzo i dobranoc.